Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. To jest wysłuchanie. Wracamy do rozmowy, którą podzieliłem na dwa kawałki, a w której mam zaszczyt gościć dwóch bardzo ważnych gości, chciałem powiedzieć, dwie osoby, które dużo robią na te tematy, które na co dzień zajmujemy się w wysłuchaniu, znaczy tłumaczą nam Kościół. Oczywiście Kościół nie jest zadowolony z tego tłumaczenia zawsze, ale jednak to niezmiennie robią. Profesor Stanisław Obirek, witam, i Marcin Gutowski, reporter, którego dokumenty, poczynając od Don Stanislao, poprzez Bielmo, Purpurową sieć, zrobiło nam dużo zamieszania w głowie. Przerwaliśmy naszą dyskusję mówiąc o Watykanie, mówiliśmy o tym, co tam się dzieje, mówiliśmy o tym, jak to jest, że ta konserwa trzyma się mocno. Mówiliśmy o kardynale Re, skompromitowanym, protegowanym kardynała Sodano, który symbolicznie został pozbawiony tylko funkcji w kolegium dziekańskim, ale nadal jest osobą taką nietykalną. Przypominam sobie tą mszę. Chyba on miał 90 lat i Franciszek mu bardzo dziękował za tą jego misję. Mogliśmy się czuć rozgoryczeni. Mówiliśmy o tym kardynale Dziwiszu, który dość mocno się trzyma w Watykanie mocno. Chcielibyśmy porozmawiać w tej części trochę o polskim kościele. Marcin, w twoim dokumencie roześmiałem się kilka razy też, bo to jest oczywiście bardzo poważny dokument, który pokazuje nam historię Kościoła trochę inaczej. Też my w naszych książkach staramy się pokazywać to jednak w jakiś bardziej zobiektywizowany sposób. Sporo w nas żalu, trochę nerwów, złości. Ale śmiałem się, bo okazuje się, że tak. Często odcinamy Jana Pawła II od tych wszystkich nominacji nieszczęśliwych, jeśli chodzi o polski Kościół. Marcin, powiedz mi, jak to jest, że w dzień, w którym dowiadujemy się, że Jan Paweł II zostaje papieżem, dwie godziny później odbywa się u niego narada, jest Dziwisz, Kowalczyk, jest Rakoczy. Ja może co do godzin mogę się mylić, ale odwołuję się do tego, co wybrzmiało w wypowiedzi, którą ty bardzo przytomnie wychwyciłeś, bo ona jest bardzo znamienna. Tworzy się Kolegium Polskie, sekretarz stanu taki do spraw polskich. Człowiek, który się interesował mechanizacją rolnictwa, mówię o Kowalczyku. Mechaniką. Głódź, który był pontonierem, zawsze marzył, żeby być żołnierzem. Wiesz, to nie są jakieś postacie, które w Kościele, jeśli chodzi o jakąś teologię, mogłyby coś zrobić, ale dochodzi do zawiązania się, wiesz, nie chcę mówić mocno, ale chyba właśnie tej purpurowej sieci, o której ty mówisz w tym filmie. Oczywiście ta historia... Ona pewnie zawiązała się nieco wcześniej, natomiast tutaj zyskała pewną centralną strukturę, o tak, na samym szczycie, która miała niezwykły wpływ, kluczowy wpływ na sytuację Kościoła w Polsce, dla polski episkopat, także na nominację w polskim episkopacie. No, przypomnijmy, że to jest relacja Tadeusza Rakoczego, wówczas księdza, no, bardzo dzisiaj, wiarygodna, biskupa, moim zdaniem. Wieloletniego, rocznikowego zresztą kolegi z seminarium Stanisława Dziwisza, który opowiadał, że już dwie godziny po wyborze Jana Pawła II na papieża Stanisław Dziwisz był u niego, przedstawił mu, że tak powiem, swoich ludzi, mapę drogową tego, co robimy. Jutro spotkanie u papieża z Józefem Kowalczykiem, wówczas księdzem pracującym w Watykanie. Jak mówią nasi rozmówcy, protegowanym kardynała Gulbinowicza. No i ci młodzi wówczas ludzie, 40-letni, mieli tworzyć polską sekcję sekretariatu stanu, która wyjątkowo wtedy zajmowała się nominacjami w polskim episkopacie. To nie była kongregacja do spraw biskupów, która to robi normalnie w krajach zachodu, tak to nazwijmy, bo kongregacja ewangelizacji narodów robi to w krajach tak zwanych misyjnych. Natomiast w Europie, w Stanach Zjednoczonych normalnie zajmuje się tym kongregacja do spraw biskupów, ale jako że Polska była krajem komunistycznym, nie było nuncjusza, totalitarnym, to zajmował się tym punktowo, że tak powiem, sekretariat stanu, a dokładnie sekcja polska sekretariatu stanu, i ci dwaj młodzi, 40-letni ludzie dostają właściwie
niezwykłą, niespotykaną władzę, jeżeli chodzi o nominacje, meblowanie, jak mówią moi rozmówcy, Kościoła polskiego. Oczywiście robią to w porozumieniu z apartamentem, na którego czele stoi nie kto inny jak wierny sekretarz Jana Pawła II, Stanisław Dziwisz. No ale to by wskazywało, jeszcze ciebie tutaj dopytam, że to nie jest tak, że jakiś Stanisław Dziwisz się urwał Janowi Pawłowi II. Jan Paweł II jest, to mówimy o 78 roku przecież, jest no, jak na papieża młodym, trzeźwo myślącym, jasno myślącym Polakiem, no, przywódcą Kościoła. I mówienie o tym, że ktoś mu się urwał i robi jakąś autorską robotę, bo tego mi zabrakło w twoim filmie, bo ty o to dopytujesz po prostu. I chciałem się ciebie spytać o twoje zdanie. Czy jest możliwe, że to sobie Dziwisz tak poszedł sam i sobie sam to wymyślił? Myślę sobie, ten kościół i tak umeblował. Czy ty bierzesz w to, że po prostu on się aż tak urwał papieżowi? Bo dla mnie to jest bardzo naiwne. Myślę, że to nie jest kwestia wiary czy niewiary. To jest kwestia dowodów, poszlak, wiedzy, którą ciągle zbieramy. I to, że być może nie wszystkie odpowiedzi padły w tym reportażu, to nie znaczy, że nie poszukujemy ich i będziemy szukać w kolejnych. Ja nie chcę jakoś przesądzających odpowiedzi udzielać, bo nie jestem specjalistą. Może tu ale profesor zaraz, będzie odpowiedniejszym adresatem tego pytania. Marcin, ale pytam się ciebie, no bo to jest dla mnie bardzo emblematyczne, no bo my znamy i za chwilę porozmawiamy z profesorem na temat teologów, którzy brali udział przy Soborze. Oni byli jakąś kontynuacją tej wiosny, tego kościoła. A tutaj mamy, przepraszam, że powiem, jakichś chłopków roztropków, tak, generalnie. Przepraszam, że tak mówię, ale tak to trzeba sobie nazwać, którzy nie wiadomo skąd się wzięli, na jakim patencie przy papieżu. No to papież nie miał jakichś lepszych kandydatów, żeby mu ten polski kościół meblowali. No, ja bym na jakim patencie to wiemy? No, wiemy to po sprawie Juliusza Peca, na jakim patencie to się odbywało. Czasem odbywało się to rzeczywiście tak, no rozrabiałeś, to dostajesz kopa w górę jednego, drugiego, trzeciego, aż do metropolity. A jak no, rozrabiasz jako metropolita, no to ściągniemy cię z powrotem do Watykanu. No chyba, że po drodze okaże się, że wybuchnie skandal, media o tym się obronić napiszą i już trochę głupio będzie po prostu cię po raz kolejny awansować. To odbywało się na patencie, jesteś moim sekretarzem, jesteś moim bliskim, zaufanym współpracownikiem, a może kimś więcej. To odbywało się na patencie często bardzo takich towarzysko-obyczajowych kontaktów, jak się okazuje. No bo jeżeli patrzymy na tak zwanych, jak sam to nazywasz, stanie chlopców Gulbinowicza, która w dużej mierze zdominowała polski episkopat i stała się bardzo istotną frakcją w nim. Bo patrzymy na tych wszystkich ludzi z Wrocławia, typu Janiak, Trawa, Dec, Regmund. Do tego ludzi jeszcze z czasów, kiedy był arcybiskupem w Białymstoku, czyli przede wszystkim Głódź i jeszcze wcześniej sam Kowalczyk, który się wyemancypował i stał się centralną postacią, ale zawsze lojalną i wierną. I to pączkowało na całą Polskę, bo później był Dzięga i tak dalej. Otóż to. Stanisław, ale mówimy o Polsce, ale my wiemy, co się stało w 78 roku, jeśli chodzi o nauczanie i Kościół powszechny. Czy tam było podobne zjawisko? Czy następuje zmiana warty? Pytam się o to, jak to wyglądało, bo mieliśmy no pewien etap jednak zmiany w Kościele. Wszyscy byli zachwyceni Soborem, jakkolwiek Paweł VI w niektórych kwestiach wyhamował. Pytam się o tą zmianę warty w Watykanie w 78 roku zaraz. Trochę się tu podeprę tym, co mówił Marcin, że nie wygłaszam opinii, tylko staram się analizować fakty. A fakty są takie, które no, dostępne są dzisiaj. Dla mnie najbardziej taką otwierającą oczy lekturą w ostatnim czasie to były Beskidzkie rekolekcje Wandy Pułtawskiej. To jest książka niesłusznie nieczytana. Uważam, że jeżeli ktoś chce zrozumieć Karola Wojtyłę i Jana Pawła II, powinien to uważnie przeczytać. Dlaczego? Tam oprócz bardzo dyskretnego, trzeba powiedzieć, komentarza samej Pułtawskiej, tam są listy Wojtyły własnoręcznie pisane.
I jeden z tych listów to jest list, no oprócz takich zdawkowych, kochana Dusiu, tam ściskaj męża, dzieci i tak dalej, są bardzo poważne rozmowy na temat etyki seksualnej. I list, obszerny list, pisany przez papieża, własnoręcznie, zatytułowany właśnie Kochana Dusiu, z Wigilii, czyli dla polskiej wyobraźni religijnej to jest bardzo ważny dzień. Czyli w tę Wigilię Jan Paweł II siada przy biurku i pisze do Pułtawskiej długi list. Co w tym liście znajdujemy? Że ona jest jego ekspertem od sprawy Humane Vitae od 20 lat. Co znaczy od 20 lat? To znaczy 10 lat przed ogłoszeniem Humane Vitae. To jest bardzo ważne, bo w czasie Soboru sprawy były bardzo dyskutowane w auli soborowej właśnie zmiany rygorystycznej etyki seksualnej. I wtedy Paweł VI, który był znany z takiego hamletycznego nastroju i takiego charakteru, bardzo niezdecydowanego, te sprawy uznał za zbyt drażliwe i zarezerwował sobie, że on na ten temat wypowie się w oddzielnym dokumencie, tak. Ale powołał w tym samym czasie, na początku lat 60. specjalną komisję złożoną z biskupów, z ekspertów i tak dalej. I wśród tych ekspertów był Wojtyła. I to prześledzić, to wokół Humane Vitae, jak do tego doszło, jakie były reakcje na ten temat, to jest po prostu taki wgląd, jak odkrywka taka cywilizacyjna. Jeżeli chcemy zrozumieć pewną cywilizację, no to badamy jakieś warstwy, co się działo wtedy. I tutaj mamy mniej więcej coś takiego. To znaczy mamy otwarty katolicyzm, teologów, teolożki, którzy próbują zmienić anachroniczną etykę chrześcijańską, seksualną. Chodzi przede wszystkim o regulację poczęć, zakaz prezerwatyw też, tak. Antykoncepcję, krótko mówiąc, ale nie tylko, również stosunek do aborcji. I mamy rzeczywiście ogrom ludzi, tu mamy cały szereg wystąpień, również masowych, teologów podpisujących różne listy, po 68 roku. Wyróżnia się Karol Wojtyła, arcybiskup wówczas i kardynał krakowski, który ze swoim zespołem twardo broni tej pozycji. No i żeby nie przedłużać, mamy 10 lat później, w pierwszych listach do Pułtawskiej on pisze, zmieni się taką komisję, to nie będzie łatwo, ale się zrobi, będziesz moim ekspertem i tak dalej. I to oznacza, że są wtedy wycinani ci wszyscy, wtedy się pojawia ta czarna lista tych wszystkich, którzy mają zastrzeżenia do celibatu, do antykoncepcji i do kapłaństwa kobiet. I mamy w tych latach, właśnie kiedy się konstytuuje ten sekretariat stanu w sekretariacie stanu, ten desant polski, oprócz, możemy się zastanawiać nad ich jakością intelektualną i tak dalej, ale Wojtyła im ślepo wierzy, bo oni w ciemno akceptują ten zestaw, ten pakiet, że tak powiem, rygorystyczny. I to będzie kryterium od naszego przyjaciela, wiemy, Tomasa Doyle. Tak samo było w nuncjaturze amerykańskiej. To było kryterium nominacji. I tutaj wrócę trochę do Franciszka. No, on rządzi 8 lat. Zaczął późno, miał już 70 parę. Wojtyła jest młody. Tryska energią, jest przekonany, że Bóg go wyznaczył do spełnienia dziejowej funkcji. On używa już nie, że papież z Polski, tylko on jest słowiańskim papieżem. Po zamachu dochodzi jeszcze ta mesjanistyczna wymiar tego episkopa. Matka Boska go uratowała po to, żeby on sprzeciwiał się tej cywilizacji śmierci. On naprawdę w to głęboko wierzył. To była misja dziejowa, którą on wyczuł jako, no, jest posłany przez Boga. I z mistyką się trudno dyskutuje. Z mesjanizmem nie ma dyskusji. I dlatego wszyscy otwarci, postępowi teologowie poszli w odstawkę. Natomiast wtedy pojawia się to BMW właśnie. Bierny, mierny, ale wierny. To znaczy ci, którzy nie będą stwarzali problemów, zostają, dostają ważne kongregacje, a ci wszyscy, jak
Hans King, który zaczął fikać jako pierwszy, bo mu się to nie podobało, zostaje dramatycznie, radykalnie wycięty. On nie ma prawa uczyć w imieniu Kościoła. I takich Hansów Kingów naprawdę jest setki, plus efekt mrożący. Mrożący, to jest bardzo ważne. Rano o tym pisał, tak. Przecież to, co mamy teraz w Polsce, że tak przeskoczę do... Dlaczego lekarze nie ratują kobiet? No bo się boją, że będą oskarżeni o morderstwo płodu, tak? I to jest ten bardzo, bardzo podobna sytuacja wtedy była w Kościele. O tym myślałem, ja myślałem o zimie Kościoła i dlatego przywołałem tutaj Ranera. Ale z tych waszych dwóch wypowiedzi wynika jedna rzecz zupełnie fundamentalna, która ma znaczenie dla Kościoła w Polsce oraz Kościoła powszechnego, że z całą pewnością następuje ręczne sterowanie jednak episkopatami. I to w przypadku Kościoła polskiego to widzimy tu z całą pewnością, ale tak samo jest na całym świecie. Ty, Marcin, rozmawiałeś z Thomasem Doylem, pracownikiem nuncjatury apostolskiej w Stanach Zjednoczonych. My zrobiliśmy z nim też wywiad dla Gazety Wyborczej i on to mówi z pełną odpowiedzialnością, jakie były kryteria dla papieża ważne, żebyś mógł zostać biskupem. To jest ten pakiet, o którym mówił Stanisław. Absolutnie zero dyskusji o zmianie, jeśli chodzi o model życia kapłańskiego. Mam na myśli tutaj celibat, święcenia kobiet. Tu w ogóle nie ma żadnej dyskusji. No i stosunek właśnie do kwestii związanej z teologiem ciała. Czy to nie jest dramat, że papież, który w sposób tak bardzo purytański podchodził do tych kwestii, no bo jednak go tak pamiętamy, że to było bardzo niepopularne. Ja przypominam sobie, bo ostatnio oglądaliśmy przy okazji, piszemy z Stanisławem, książkę na temat Jana Pawła II, wizyty w Stanach Zjednoczonych. On bardzo ostro stał właśnie na tym twardym polu. No właśnie i co z tego zostało, nie? Była chyba bodaj pielgrzymka Jana Pawła II do Chile, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie jednego z krajów Ameryki Łacińskiej. Przy okazji Meksyku chyba to było. Wypowiadał taką ze swoim takim aktorskim, wprawnym zresztą zacięciem, taką litanię: wyrzekam się bożka konsumpcji. I wszyscy ten tłum milionowy wykrzykiwał po hiszpańsku: wyrzekam się. Aż po kilkunastu takich bodaj wezwaniach doszedł do bożka seksu i ci młodzi ludzie tam zareagowali gwizdem i głośnym nie. Nie, to było, tak. To było niesamowite. To był chyba jedyny moment, kiedy ja pamiętam papieża zdezorientowanego, kompletnie zdezorientowanego, nie wiedzącego, w którą stronę pójść, gdzie się schować, jak zareagować, co dalej. Jest jeszcze taki jeden moment, my ostatnio go prześledziliśmy. To jest 79 rok, to chyba jest Nowy Jork, zdaje się, Stasiu, i dzielna siostra Kane. Tam przypomnij, o co chodziło. Tak, to bardzo ciekawe. Ostatnio się ukazała biografia jej, Teresa Kane, która była wtedy przewodniczącą konferencji zgromadzeń żeńskich, tak. Czyli to było kilkanaście tysięcy zakonnic, które ją wybrały i ona w 10 minut, to było chyba, mogło być nawet w Waszyngtonie, bo to był ten National, znaczy jakaś tam narodowa katedra, no i jest pełen kościół, no i zakonnic, no i ta skromnie ubrana w taki żakiecik, trwała fryzura, ondulacja. No i takim bardzo ciepłym głosem właśnie mówi o tym, jak ważne jest powołanie zakonne i tak dalej. I w kilku ostatnich zdaniach mówi o tym, że oczekuje od papieża, że przyzna kobietom, które odgrywają tak ważną rolę, większą autonomię i między innymi pełną jakby gamę również że będą święcone na kapłanów czy na diakonki i tak dalej. I wtedy to bardzo dobrze też zrobione jest kamera na twarz papieża, który tak jak ty mówisz, jak wtedy na to nie, tutaj też tak z takim
wyraźnie wyostrzeniem rysów, tak? Już było wiadomo, że tej zakonnicy nie popuści. No i potem ona poprosiła go o błogosławieństwo i też zwróciła się do niego w sposób, który dla polskich zakonnic, myślę, byłby bulwersujący. Już miło mi pana poznać i proszę o błogosławieństwo. On ją pobłogosławił, ale kilka miesięcy później ona na jakimś tam spotkaniu była w Watykanie i ona to opisuje bardzo zabawnie, że nagle dwóch ważnych prałatów mówią, żeby ona się wytłumaczyła z tego, co się rozegrało w Waszyngtonie na tym spotkaniu z papieżem. A ona autentycznie mówi, a o co chodzi? I oni nie potrafili jej powiedzieć. To znaczy oni uważali, że to była jakaś lese majestatis, jakiś w ogóle najwyższa obraza majestatu papieskiego i ona powinna tutaj w prochu i popiele błagać o przebaczenie. I to pokazuje to zderzenie czołowe rzeczywiście Wojtyły z mentalnością demokratyczną. Znaczy ona czuła, że jest przecież tak samo jak i on ochrzczony, jest wedle teologii Watykanum Secundum jest kapłanem, bo każdy jest, no, lud Boży, należy tak. do rodu kapłańskiego, królewskiego i no i o co chodzi? Dyskutujmy. Więc dlaczego ten epizod jest taki ważny? Bo to pokazuje, że Wojtyła przy całym jego uroku i otwarciu na media, on dzielił ludzi na dwie kategorie. Tych, którzy są jego wyznawcami i tych, którzy jego są oponentami. On oponentów po prostu nie widział. Wycinał ich z pola widzenia. To, co dzisiaj mamy tą bańkę informacyjną, można powiedzieć, że on był mistrzem bańki informacyjnej. On po prostu nie dostrzegał, że ktoś może się z nim nie zgadzać. I to jest potwornie, jeden z moich kolegów, właśnie historyków Kościoła, powiedział, że to jest jeden z najgorszych pontyfikatów historii. Ale oczywiście, jak ja to mówię, to ludzie, a co ty, to zmiana tutaj przecież komuny i w ogóle wprowadził Kościół w XXI wiek, co to za gadanie. Ale myślę, że jeżeli zejdziemy do kuchni i zobaczymy, to ty, Artur, lubisz powtarzać, że on ma doświadczenie trzech totalitarnych systemów. No tak. Dwa słusznie minęły, a ten trzeci ciągle trwa, czyli myślimy katolicki. O faszyzmie, komunizmie i Kościół katolicki, który też jest systemem monarchicznym, opresyjnym, który jest wykwitem demokracji. Autorytarnym. Bo on się świetnie, można powiedzieć rzeczywiście, można tu dyskutować, na ile ta jego rola w obaleniu komunizmu była. Na pewno był ofiarą nazizmu. Ale on się świetnie czuł w tym autorytarnym katolicyzmie. To jest jakiś taki paradoks w ogóle, że chyba o wiele bardziej był słuchany, podziwiany i był taką wielką nadzieją dla nas tutaj w Polsce. Właśnie kiedy rozmawiał, przemawiał do nas właśnie, kiedy byliśmy... To jest w ogóle problem Kościoła właśnie, oblężoną twierdzą. Byliśmy tutaj pod butem jakiegoś totalitaryzmu. A właśnie zdjęcie tego buta z Polski okazało się dla Kościoła wielkim problemem, bo nie potrafił z tego paradygmatu być, mówić jakimś trochę innym językiem po prostu. Ja nie wiem, czy to jest, na pewno w Polsce to jest duży kłopot z tego powodu, że taką mamy historię, a nie inną, ale jak pokazuje doświadczenie papieża Franciszka i to, jak bardzo zmaga się z tym problemem na całym świecie, nie tylko w Polsce, to chyba jest problem Kościoła w ogóle globalnie. Co do tego, ja będę tutaj trochę adwokatem Jana Pawła II. Zastanawiam się, czy gdybyśmy zajrzeli do kuchni jakiegokolwiek jego poprzednika, to wyglądałoby to dużo lepiej. Nie jestem przekonany. Myślę, że on był jednak kolejnym następcą świętego Piotra, jak to się mówi w żargonie religijnym, który po prostu wykonywał swoją funkcję zgodnie z pewną zastaną regułą, niestety. A ta reguła, im bardziej udaje się wejść do tej kuchni z jakimś światłem, tym bardziej widzimy, ile tam resztek zostało zalegających nie tylko po kątach, ale właściwie na całej powierzchni. Wiesz co, ja chętnie z tobą się pospieram chwilę, bo jest taki ulubiony papież, poprzednik Jana Pawła II, Pius IX, którego on koniecznie chciał beatyfikować i kanonizować i to zrobił. No, pytanie, którego nie chciał. Ale w tym miał szczególnie jakby interes. Oszczędzimy widzom powody, ale faktem jest, że historyk znakomity Giacomo Martina, który napisał 4 tomy o Piusie IX, był pytany i zawsze był przeciw.
I co Jan Paweł II zrobił? Przestał go pytać. I sprawa poszła do przodu. Dlaczego? Otóż Pius IX był właśnie takim świetnie zapowiadającym się papieżem. Otwartym, po poprzedniku, już nie pamiętam, który to był. W każdym razie no, nastał ten papież otwarty, intelektualista, filozof, no, znakomity. I no, potem była Wiosna Ludów. Potem była Zjednoczenie Włoch. Krótko mówiąc, ziemska władza papieża się kurczyła coraz bardziej. I ten otwarty Pius XII stał się jednym z najbardziej nieprzejednanych przeciwników modernizmu. To jest właśnie sylabus, to jest konieczność tego dogmatu o nieomylności papieża i tak dalej. Więc mamy podobne zjawiska, ale weź Jana XXIII, no to było zupełnie co innego. Te kilka lat, to było wprowadzenie rzeczywiście tej wiosny do to było otwarcie naprawdę okien i drzwi i to było to aggiornamento. Symptomatyczne jest to, że Jan XXIII stosunkowo późno został za to bardzo doceniony, bo jednak w porównaniu z innymi papieżami ten proces beatyfikacyjny trwał długo dłużej, wydaje mi się, ale on naprawdę otworzył ten kościół. Nie chcę, żeby było dwóch na jednego, Marcin, ale tak chcę jedną rzecz tylko powiedzieć, że w kościele zarysowują się co jakiś czas pewne tendencje i wydaje się, że Sobór Watykański II, a przedtem 1517 rok, czyli ten wielki ruch reformacyjny, no był kamieniem milowym. To znaczy i wiesz, o ile w Polsce na przykład Sobór Watykański II często jest tematem konferencji, zwłaszcza w tych gremiach prawicowych, jako właśnie taka zdrada Kościoła, że tam Ren do Tybru wpłynął, że tam Niemcy i ta Tebinga cała i tak dalej, to jednak ta tendencja została zatrzymana i o tym ja mówię tutaj to niuansując, ale uciekacie mi, bo mówicie o Kościele powszechnym, a ja bym chciał trochę wrócić do Polski. Chodzi mi o zasób intelektualny polskiego episkopatu. Dlaczego to może nie być długa rozmowa. Nie, ale pytam się o to i chcę o tym mówić, bo Stasiu często mówi o kardynale Zupim na przykład. My mamy wielu jednak biskupów w tradycji Kościoła powszechnego, którzy jednak no, byli taką awangardą. Ten Kościół ubogacali, mówiąc tym językiem kościelnym. Ja patrzę na dzisiejszy episkopat i mam takie wrażenie, i to by mi się zgadzało z tezami twojego filmu, że tam się takich ludzi nie wpuszcza. Dlaczego? Ojej, to pewnie pytanie do tych, którzy ten episkopat tworzyli. No, jeżeli na nich spojrzymy, to dużą część odpowiedzi już będziemy mieli, tak mi się wydaje. Natomiast, no jejku, jeżeli tworzymy pewien system, ten system jest spójny, w tym systemie czujemy się bezpiecznie, on nam to bezpieczeństwo gwarantuje. Także bezpieczeństwo, nikt nam się nie urywa też przy tym. Także bezpieczeństwo w bardzo takim przyziemnym, prostym stylu pod tytułem jak narozrabiam, to wiem, że to nie wycieknie. No to dlaczego mam wpuszczać kogoś, kto by wprowadzał jakiś ferment? Jeżeli jesteśmy wychowani na właśnie bardzo jednoznacznej koncepcji tego, co wolno, czego nie wolno, dosyć takiej sztywnej, delikatnie mówiąc dosyć, to dlaczego mamy wpuszczać kogoś, kto będzie nam stawiał krytyczne pytania? No nie, no. Owszem, pewnie czasem na jakiejś debacie akademickiej można sobie na to pozwolić, ale my tutaj nie od tego jesteśmy. My jesteśmy od tego, żeby ta maszyna działała, żeby działała pod względem politycznym, finansowym, organizacyjnym. A skoro funkcjonuje w taki sposób, jaki nam odpowiada, to dlaczego mamy to zmieniać? No może dlatego, Marcin, ale może dlatego, że mamy seminaria i zgromadzenie zakonne, w którym w tym roku nie ma żadnego kandydata. Może dlatego powinniśmy to zmieniać, że ja słyszę, że młodzież do bierzmowania jeszcze chodzi na lekcje religii, ale są miejsca, w których już nie ma nikogo na religii powyżej bierzmowania. Może dlatego, że młodzież polska jest światowym liderem odejść z kościoła. Może dlatego, że za chwilę ci młodzi ludzie, którzy będą mieli swoje dzieci, tych dzieci nie będą chrzciły. Tak, ja zgadzam się z tobą absolutnie, tylko że ja nie jestem członkiem episkopatu. No to, wybacz, nic na to nie poradzę. Natomiast ale myślę, że oni muszą powoli na to zacząć zwracać uwagę i kto wie, czy to się powoli nie dzieje. No. Ale co masz na myśli? Widzisz jakąś wiosnę?
Wiesz co, widzę kilka rodzynków, przynajmniej na poziomie retoryki. To są młodzi biskupi, ale nie wiem, czy powinienem wypowiadać ich nazwiska, żeby im nie zaszkodzić, może tego nie zrobię, bo daleko nie zajadą, czy nie zajdą w tym episkopacie. Natomiast, ojej, no... Cokolwiek by nie powiedzieć o tym, czy wpadnie trochę świeżej krwi i trochę świeżego powietrza do polskiego episkopatu, no to ciągle wracamy do tego samego problemu, to znaczy do niewydolności i bezwładności systemu, tak? Jakkolwiek ktokolwiek szlachetny by w ten system nie wpadł, to pewnie ten system i tak go przemieli, tak? I tak wyjdzie to, co było zwykle. Jeżeli nie Kościół powszechny nie weźmie się za reformę taką fundamentalną swojego instytucjonalnego skrzydła, no to czyli bardzo istotnego, to nic z tego nie będzie. No i to profesor Tomasz Polak bardzo dobitnie pokazuje w swojej książce, tak, na ten temat. No tak. Stanisław, ty znałeś wielu współczesnych polskich biskupów, zanim zostali biskupami. No, myślę sobie o biskupie Rysiu, Jędraszewskim, biskupie Wojdzie, osobistego sekretarza Jana Pawła II, to twój krajan wszak, który jest teraz metropolitą. Mieciu Mokrzycki. Mieciu, tak. Mokrzycki. Dostałeś telefon do niego, ale kiedyś zadzwoniłeś i tam odebrał kardynał Dziwisz. Proszę Państwa, Słucham. To był absurd, proszę Państwa, tak to wyglądało. Ten człowiek ma jakąś obsesję, ale zmierzam do tego. Znałeś prywatnie tych ludzi od kawy, może od wina, bo już wiem, że wódki nie pijesz. Co się z tymi ludźmi dzieje? Piszemy w naszej książce, zresztą Marcin też o tym pisze, Piuska gasi rozum. O co chodzi? Powiedz mi. Znaczy, sprawa jest... trudna, bo ja mam pełną świadomość, że moje słowa są odbierane podwójnie. To znaczy mam tę jakby dodatkową wartość, że jestem byłym księdzem, straumatyzowanym, rozgoryczonym. Może miałem też ochotę być kardynałem, no nie wyszło. Więc jakby z tej pozycji mówię, tak? Tego rozgoryczonego i tak dalej. Biorąc pod uwagę, jak dziś mówi się o kardynałach, może nie był to najgorszy wybór. Tak, ale mówiąc serio, ja może nie chciałbym się tak ustawić jako ten antypapież. Jestem pod wrażeniem książki Umysł Jana Pawła, świetnego historyka, jednego z najlepszych znawców braci polskich, Arian. Zresztą sam unitarianin. Kilka lat temu zmarł taki Williams. I on napisał w 1981 roku książkę o Janie Pawle II. Znał go osobiście bardzo dobrze. I to jest książka napisana z ogromną empatią, sympatią, ale właśnie kogoś, kto racjonalnie podchodzi do religii. I te wszystkie rzeczy, które ja mówię krytycznie o Janie Pawle, one nie są pozbawione autentycznego szacunku dla niego jako osoby, tragicznej osoby. Ja myślę, że to jest po prostu była tragiczna postać. No taką miał biografię. Tak, nie? Biografia, naprawdę mógłby obdarować armię ludzi tą swoją biografią. I Williams między innymi zwraca uwagę na to, jak ważny wkład Karol Wojtyła wniósł do tej deklaracji przełomowej De Dignitatis Humanae, tej właśnie o wolności sumienia, o wolności religijnej, bo on właśnie z perspektywy polskiej to mówił. To znaczy, że respektowanie dla niego wolności sumienia oznaczało, że władza nie powinna wchodzić z butami do sumień ludzkich, pozwalać im wybierać na przykład religię. Tak? To była ta perspektywa. No i inne tam ważne dokumenty o Kościele w świecie. Czyli krótko mówiąc, on miał swój wkład. To, że miał obsesję na punkcie seksu, to jest inna sprawa. W sprawach filozofii mógłbym długo o tym mówić jako o czymś dobrym. I teraz wracam do naszych, czy moich byłych kolegów. Właśnie Mieczysław Mokrzycki. To był człowiek, którego ja znałem jako z pastwiska niemalże. Nie, mógłbym powiedzieć, że razem krowy paśliśmy. Bo mało brakowało, żebyśmy te krowy razem paśli. Bo on też spod Lubaczowa, ja u dziadków pasłem krowy, on swoje. I Miecia spotkałem właśnie w Rzymie, tam będąc, bo bywałem regularnie na związku z... No, jezuici bywają w Rzymie, ja też bywałem. Mniej w Watykanie bywałem, to przyznaję. No i gdzieś spotykam tego Miecia z kolegą, drugim jezuitą. Ja mówię, no chodźcie tam do mnie, akurat papież był gdzieś w świecie, nas tam zaprowadził. No i wpadnijcie, kiedy będziecie mogli i tak dalej. Czy do mnie zwłaszcza, bo ten jezuita po prostu mieszka w Rzymie do tej pory.
No i ja gdzieś tak za miesiąc do niego dzwonię. No i odbiera Dziwisz. Słucham. No jakby Szron tę słuchawkę obrzucił. No zrozumiałem, że Mieciu już nie jest Mieciem, tylko jest Don Mieczysław, drugim po Bogu i koniec. Urwał się kontakt. I to trochę tłumaczy ewolucję właśnie tych moich byłych kolegów. Z Jędraszewskim nigdy bliżej nie byłem, ale znałem go jako dobrego filozofa. Nasi klerycy lubili jego wykłady. To był bardzo, naprawdę pisał rzeczy no ważne o Lewinasie, o Jean-Paul Sartre. Kto wtedy zajmował się? No, Tischner. Tak? To był drugi taki, no, koło Tischnera mniej więcej. No, tak jak dzisiaj to brzmi. Tak samo biskup, no właśnie. W kontekście nagrody Tischnera, którą ma ewidentnie... W kontekście nagrody Tischnera, której on tam wyrzucił ze strony. Teraz jakiś film miał być o Pieronku, też wyrzucił. No po prostu on jest zalękniony. Ale Stasiu, ale wracam do tego pytania, bo ty znałeś tych ludzi przed i po. Co to jest za mechanizm? To... Ja myślę, że to jest mechanizm, o którym mówił Marcin. To znaczy, że jesteśmy częścią korporacji, bardzo solidarnej i unikamy jakiejkolwiek informacji na zewnątrz. Tego nie było. Ja opowiem wam pewien epizod, który jest znaczący. To mógł być, ja wiem... 90 rok, coś tak, jakaś konferencja jest na temat homilii, przewodzi temu biskup Świeżacki przez RZ. Zawsze mówiłem, że jest mądry Świeżacki i drugi przez RZ. Właśnie ten mądry to ten... Był profesorem, tak, Adam. Mentor Wojtyły w sprawach filozofii. No i w ogóle cudowna postać, ten, tak, który był też... Krytyczny też. Ten świeckim obserwatorem na Soborze. No i co? Dyskutujemy nad językiem homilii. W pewnym momencie przewodniczący całej konferencji mówi, że obrady przerwiemy, jeżeli dziennikarz Gazety Wyborczej nie wyjdzie z sali. To jest początek lat 90. No jak rozmawiać o homiliach przy dziennikarzu wyborczym? Rozumiecie. To znaczy, że tak jak wspomniałem o tym w poprzedniej naszej rozmowie, o Kowalczyku, który mówi, że pozwólcie nam umrzeć, was tu nie potrzebujemy, no to już wtedy biskup Świeżacki z jakiegoś powodu uważał, że a biskup Świeżacki był kolegą Tischnera. Dlaczego Tischner nie został biskupem, który sobie dworował właśnie ze Świeżackiego ze względu na jego kompleksy takie właśnie klerykalne i zamknięcie w tym świecie? Po prostu przepustka do grupy najbardziej solidarnej, zawodowej biskupii jest taka, wchodzisz, zapominasz to, co było przed. I dlatego media są stygmatyzowane, albo że są właśnie na usługach CIA, albo że to jest opcja niemiecka, albo coś tam żydowska, różna. Po prostu jak ja księdzowałem, a księdzowałem długo, w Krakowie 20 lat, od 1985 do 2005 roku, to ja obserwowałem tę ewolucję, jak ten kościół z tego pokornego, zastraszonego, że Macharski do nas, duszpasterzy akademickich, tylko nie wtrącajcie się w politykę, bo będziemy mieli kłopoty, urósł do organizacji, która dyktuje państwu, co ma robić. Więc tutaj mamy tą ewolucję w ciągu tych naprawdę 40 lat z organizacji, która była właśnie, borykała się z przeżyciem, bo tak to było. No, przecież mogli zamknąć seminaria, mogli kontrolować wszystko. Dzięki Wyszyńskiemu, tutaj trzeba powiedzieć, tak, non possumus, to coś znaczyło. Natomiast weszliśmy do państwa w państwie. Konkordat sprawił, że tutaj się coś niedobrego stało. Że mamy demokrację poza kościołem i kościół, który tą demokrację nam kroplomierzem dozuje. Bo na każdym etapie, na to każdym wymiarze. Też do Marcina, bo jesteś osobą mediów, masz różne doświadczenia, byłeś dziennikarzem też radiowym, teraz jesteś człowiekiem, który pracuje w tej amerykańskiej korporacji, co pozwoliło admiratorom kardynała Dziwisza powiedzieć, że ty jesteś CIA. No to jest w ogóle naiwne i głupie, możemy się z tego śmiać, no ale też może i powinniśmy zapłakać. Powiedz Marcin, jak to jest, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szanujące się korporacje nie mają nic przeciwko temu, żeby media zadawały pytania.
I chyba tutaj przyznam, że Polska jest tutaj ewidentną jakąś oazą w cudzysłowie, która kompletnie tego nie rozumie. W Watykanie też to ma miejsce, ale przecież patrzymy na cały świat, jak biskupi amerykańscy zabiegali w Watykanie podczas konferencji w Dallas kilka lat temu, żeby McCarrickiem zajęła się świecka komisja i Franciszek tak naprawdę postawił tam blogatę. Widzimy episkopat francuski, który bez zgody Watykanu, bo podejrzewam, że takiej zgody by nie uzyskał, zlecił to po prostu świeckiej komisji. Te wyniki są zatrważające. To jest 300 tysięcy ofiar. To są po prostu jakieś niewyobrażalne liczby. Chodzi mi o taką kulturę polską, czy może byś powiedział w formie anegdoty, myślę, że to też by nas ciekawiło naszych widzów. Jak twoja postać działała, działa, bo wiem, że robisz następne materiały dotyczące spraw związanych z polskim kościołem i jak ta kultura właśnie otwarcia się na media wygląda? Ja jestem spalony już krótko mówiąc, jeżeli chodzi o polski episkopat i próby rozmowy z polskimi biskupami. Nawet jeżeli to mają być rozmowy takie z tak zwanej przyczajki, używając No ale rozmawiałem z kardynałem Krajewskim. Tak, ale nie rozmawiałem z nim przed kamerą. Rozmawialiśmy, ja nie wiem, czy on by chciał, żebyśmy mówili o tym, że z nim rozmawiałem prywatnie kilka razy, będąc w Rzymie. Jesteś kardynałem, raczej go tam nikt nie zdejmie. Zaprosił mnie na kawę, ale bardzo był ostrożny wobec tego, czy ktoś widzi naszą rozmowę, czy nie widzi, czy ja przypadkiem go nie nagrywam gdzieś pod stołem, bo ktoś mu podpowiedział, że już na drugim spotkaniu to powiedział, że na pewno to robię. I ręce mi opadły, po prostu starałem się go jakoś odobruchać, ale inny przykład. Próbowałem oczywiście nawiązać kontakt z osobą, która doskonale pamięta pontyfikat, zwłaszcza tę drugą część pontyfikatu Jana Pawła II z pierwszej ręki, to znaczy z prałatem Pawłem Ptasznikiem, dzisiaj szefem sekcji polskiej Sekretariatu Stanu, który odpowiedział mi krótko na zaproszenie do rozmowy. Oczywiście zrozumie pan, że z panem nie porozmawiam. Na co odpowiedziałem, że oczywiście nie rozumiem, gdyby zechciał mi ksiądz wyjaśnić te przyczyny. Na to wyznanie już odpowiedzi nie dostałem. I tego typu historii jest mnóstwo. No. Jedni odpowiadają bardziej grzecznie, inni mniej. Na przykład sekretariat arcybiskupa Kowalczyka, wytrenowany, jak się zdaje, w dyplomacji przez wiele lat, odpowiada bardzo miło, aczkolwiek oznacza to zawsze to samo. W skrócie sprowadza się do zdania spadaj na drzewo. Muszę posługiwać się jakimiś innymi metodami, narzędziami, o których to nie będę mówił, bo pewnie będę musiał się jeszcze nimi parę razy posłużyć, ale nie, rzeczywiście nie ma otwartości w polskim episkopacie i w polskiej hierarchii. Ale przecież znamy logikę społeczeństwa demokratycznego, którym powoli się jednak stajemy, jakby nie patrzeć. Oczywiście to jest tak, że media interesują pewne kwestie, które są niedostępne, które są jakimś tabu, gdzie są omijane. Gdyby ktoś to rzetelnie wyjaśnił, Jesteśmy jeszcze na początku tej drogi, nie? W styczniu bodaj minie 20 lat od sprawy bostońskiej, od słynnego, Love. Od słynnego teamu Spotlight i tego skandalu. Ja byłem w tym roku byłem w Stanach Zjednoczonych kilka tygodni i rzeczywiście tam, mimo że skandale nadal mają miejsce, mimo że nadal są skompromitowane diecezje, bankrutujące, rozpadające się, zamykane seminaria. To nie tak, że tam problem zniknął, nie? Ale dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj nikt w kościele nie odważy się w kościele amerykańskim zignorować mediów. To jedna rzecz. Druga rzecz, ludzie kościoła, zarówno ci dołowi księża, jak i świeccy, którzy tam, to jest w ogóle inny temat, mają zupełnie inną pozycję niż w Polsce, tak? Tam w dużej mierze za pracę kurii diecezjalnych odpowiadają świeccy. Oni nie mają, przynajmniej duża część z nich nie ma problemu tej oblężonej twierdzy, tak? Oni, jak widzą nieprawidłowości,
idą do mediów, jeżeli nie udaje się ich rozwiązywać we własnym gronie, na gruncie kościelnym. Nie? I to rzeczywiście widziałem w kilku amerykańskich diecezjach, włącznie z archidiecezją Newark, w której byłem, czyli archidiecezją słynną, w której rozbłysła gwiazda Teodora McCarricka. I w wielu innych, jak się okazuje, też. Bardzo mocno skompromitowana przez wiele lat archidiecezja. I tam mnie, znając moją działalność, wpuszczono, porozmawiano ze mną o historii, o teraźniejszości, pokazano katedrę, powiedziano co nieco o pewnych związkach, o których pewnie mówiono niechętnie, ale gdzieś tam to już nie jest absolutne milczenie i blokada informacyjna, tak? To jest zupełnie co innego. Rozumiem. Stasiu, bo rzeczywiście w tych kościołach zachodnich wygląda to inaczej. Tam są jakieś rady parafialne, które zajmują się finansami, ludzie do kontaktów z mediów są też świeckimi. Jak długo ta formuła u nas, no ta przedsoborowa taka trochę jeszcze będzie zdawała jakiś takich egzamin? Jak to się skończy? Bo chciałbym kończyć tą rozmowę i pytać o jakieś takie perspektywy. Ja wiem, że dostawaliście takie pytanie, co dalej będzie z polskim kościołem. Ja też je dostaję, no bo jeździmy z Gomorą, je dostajemy. Jak to się wszystko twoim zdaniem potoczy? Znaczy, wiesz, no to chyba to są takie mechanizmy, które są uniwersalne. To znaczy, jeżeli Kościół nie będzie zmuszony, to nie zmieni się. No, mamy przykład doskonały rzecznika episkopatu. Doktor Leszek Gęsiak jest znakomicie wykształconym człowiekiem. Przepraszam, wejdę ci słowo, to muszę powiedzieć o tym, przepraszam najmocniej, że ci przerwę. No, zmiana, która wprowadził, jest dość znacząca. Nie można komentować postów Konferencji Episkopatu Polski. Po prostu zablokował. Nie, no i to jest przykład. No, on też udzielił ostatnio właśnie takiej, nie wiem jak to nazwać, no, udzielił głosu, tak? Taki komunikat bardzo spójny właśnie na temat wizyty biskupów ad limina. Wiadomo, że będzie konferencja episkopatu, przeanalizują wszystko i 19 będzie następny. No i ja pamiętam lata 60., 70., dokładnie takie same komunikaty ukazywały się z obrad biura politycznego KC. No i było wszystko spójne, jasne. Znaczy, jeżeli się czegoś ktoś chciał dowiedzieć, no to wiadomo było, że nie czytał biuletynu papu czy tych sprawozdań partyjnych, tylko trzeba było, no kto z kim, ile rozmawia, tak? Więc tak. Mniej więcej jesteśmy na tym etapie tutaj. Znaczy, mamy politbiuro, które się trzyma znakomicie i zdecydowanie, ostro. Mają rzecznika, który ten przekaz dnia formułuje zdecydowanie. No i mamy takich harcowników jak my, którzy próbują coś z tych fusów wywróżyć. Ale ja bym jednak tutaj był wdzięczny w pewien sposób biskupom. To oczywiście duża ironia i złośliwość, bo oni wykonują kawał pracy ku temu, żeby to się zmieniło jednak. Popatrzmy, mówiłeś o tych pustych seminariach, o ludziach, którzy nie chrzczą dzieci, którzy się nie przystępują do sakramentów. Za chwilę to będzie oznaczało po prostu puste kasy. Tak. Trzeba będzie poterodowe srebra, nieruchomości. Niekoniecznie na przykład amerykańskie, ale na przykład włoski, gdzie już słyszymy o tym, że zarządy parafii przejmują świeccy. Nie tak. Dlatego, że Kościół bardzo chce im je oddać, ale po prostu nie ma kim robić zwyczajnie. Tak? I jeżeli polski episkopat będzie kontynuował tę swoją linię, to niewykluczone, że bardzo niedługo jakościowa zmiana w polskim kościele nastąpi. No, w tej poetyce to ja bym dodał jeszcze coś, co wynika z badań znakomitego socjologa religii, wyrzuconego, przypomnijmy, przez biskupa Gondeckiego z Wydziału Teologicznego. Profesora Baniaka, który mówił, że co najbardziej sprzyja sekularyzacji młodzieży polskiej? Lekcje religii. Czy ta właśnie tępa indoktrynacja katolicka, za którą płacimy zresztą sowicie. 1,5 miliarda złotych rocznie. Znaczy, tak prymitywnie prowadzone lekcje religii,
tak nieprzystające do programów, nawet jeżeli je urządza nasz obecny minister edukacji, no to trudno sobie wyobrazić. To znaczy, to się nijak ma do biologii, do fizyki, do humanistyki, już nie mówię o matematyce i logice, tak? Mhm. Czyli jeżeli to będzie tak postępowało, to rzeczywiście możemy tutaj z pospołu i biskupom, i ich doradcom, bo tych jednak tuzów intelektualnych polskiej teologii mamy sporo, jak chociażby ksiądz Gus, który nieustannie nam tłumaczy, że różnymi ziołami jednak COVID-a się pozbędziemy. Czy mamy księdza Oko, który jest specjalistą od wszystkiego, zwłaszcza od gender i od lawendowej mafii. No jeżeli będziemy mieli te gwiazdy teologii katolickiej na tym poziomie, to znaczy, że sekularyzacja będzie czymś nieuniknionym. To będzie reakcja zdrowego społeczeństwa, które żeby przeżyć w ramach Unii Europejskiej, bo ciągle jednak w niej jesteśmy, no będzie musiała ten kościół otorbić jakoś tak jak skansen, gdzieś tam, nie wiem, gdzie są skanseny, w Przeworsku, w Sanoku i będą takie się zwiedzać. Wiedzać będzie ten kościół od czasu do czasu. Musimy kończyć. Ja myślę, że kończymy mam takie wrażenie z taką wspólną tezą, że trochę ten kościół wygląda jak ta schyłkowa komuna, ten aparat po prostu, który jest kompletnie niewydolny. Dzieje się coś, co powinno jednak biskupów niepokoić, no bo po prostu ludzie już nie tyle, co się niepokoją, tylko się po prostu z nich śmieją, tak? Młodzi ludzie, no wystarczy spojrzeć na TikTok, na jakim patencie te memy są robione. Na koniec pytanie do siebie, Marcinie. My jesteśmy w nowej książce, piszemy o Janie Pawle II. Wiem, że ty dalej działasz. Zdradzisz nam, czy to będzie dalej polski kościół, czy dalej Watykan. Kiedy możemy zobaczyć efekty twojej pracy? Będzie to bardzo wiele. W najbliższych tygodniach myślę, że kolejny efekt mojej pracy będzie i myślę, że warto na to chwilę poczekać. Dobrze. Więcej nie powiem. A ja na końcu apeluję, może ktoś nas ogląda z Krakowa, bo nas nigdzie nie chcą wziąć, przez niego, przez Gutowskiego, bo myślę, że my sami tutaj... Do każdej kamery też przepraszam profesora Obirka. Bo my tu Don Stanislao tak w jednym worku wrzuciliśmy i on taki specjalnie się nie czuje, a ty żeś go tak punktowo zaatakował. Ale może powiedzmy o tym, jak to wojewoda krakowski zarządza dobrami kultury w Krakowie, bo z poufnego źródła dowiedzieliśmy się, że po wystąpieniu niechcianym przez pana wojewodę, profesora Polaka w Teatrze Słowackiego, dziwnym zbiegiem okoliczności budżet został ucięty o 500 tysięcy. Więc przypuszczam, że to nie książka Marcina Gutowskiego, tylko efekt mrożący. Cała nasza trójka w Krakowie jeszcze jest ciągle na czarnej liście. Niemile widziana, ale może ktoś nas zaprosi, naprawdę nic tam więcej chyba już nie powiemy. Jesteśmy łagodni w sumie. Łagodni w sumie jesteśmy w tym programie. Ja was wszystkich zachęcam do subskrybowania naszych programów. Zapraszam was bardzo mocno do tego, żebyście wspierali te podcasty, które powstają. Dzięki nim możecie tutaj spotykać się z gośćmi. Mam nadzieję, że te odcinki ostatnie dwa wam się podobały. To jest bardzo ważne. My nie bierzemy żadnych honorariów za prowadzenie tych programów. Chcemy to robić. Chcemy to robić dla was. Proszę was bardzo i o to apeluję, byście nas wspierali. Chodzi nam przede wszystkim o dobrą jakość tego. No my nie mamy 2 miliardów jak Jacek Kurski. No ale może dzięki waszym hojnym donacjom, żartuję oczywiście, się troszeczkę będziemy mogli lepiej wam przedstawiać, bo tu chodzi o taką jakość. Są 2 nagrody w dzisiejszym wysłuchaniu i też w tym poprzednim. To jest Don Stanislao. Bardzo ciekawa postać. Taka czarna postać na białym tle, ale to chyba bardziej chodzi o grafikę, żeby go wybić. Wydawałoby się, że po tych książkach, po tych programach Marcina, to kardynał powinien mieć jakąś, nie wiem, ciężką depresję, gdzieś się schować, jak Kowalczyk. Trochę jest go żal. Ostatnio byłem z córką w górach, wracaliśmy przez Kraków, przepraszam, że się jeszcze wtrącę. Przeszliśmy się po Starym Mieście, szliśmy też kanoniczą na Wawel.
I okazało się, że nagle znikła z tej kamienicy, w której mieszka kardynał, Zytupka. Cała identyfikacja, herb, flagi papieskie. Jest tak szaro, buro, ponuro. Nie wiem, czy to przypadek, czy to może było w odświeżeniu jakimś, ale aż zrobiło mi się tak jakoś... Coś mnie gdzieś ścisnęło w środku, no że może Marcin. Niekoniecznie tam jest miło. Kto wie. Miło to już było. I druga książka Gomora, współautorstwa moja i profesora. Powiem wam szczerze, że pytacie, kto jest na tej okładce? Nie wiem. Wszyscy mówią, że Janiak. My sami nie wiemy. No, ale polecamy wam obydwie te książki, one są nagrodami. I obiecuję wam, że przy okazji kolejnych publikacji, kolejnych programów Marcina nadal będziemy się spotykali i nadal na ten temat będziemy rozmawiali. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.